giving all, alibis, breaking bones, telling lies, letting go. We're lost in the eyes, giving all, alibis, breaking bones, telling lies, letting go. W tym momencie ucałowali się razem, wzięli za ręce i wymienili się prezentami. Dziewczyna była pięknie ubrana. Jedyna taka zmiana, która zaistniała, to to, że miała na głowie jakiś taki welon czy chustkę założoną, no prawie jak w dniu ślubu. Chłopak był trochę zdziwiony, ale pięknie to było poukładane, więc no pięknie to wyglądało. No i kiedy wymienili się tymi prezentami, zaczęli otwierać. Kiedy je otworzyli, to z takim zdumieniem pewnym się w nie wpatrywali. I w tym momencie ten no, mężczyzna już mówi do tej swojej żony, po tylu latach mówi, ależ żono, mówi, dostałem złoty łańcuszek do mojego zegarka, mówi, jak jestem ci wdzięczny, mówi, jakże bardzo ci dziękuję, mówi, jak to zrobiłaś, mówi, ja naprawdę strasznie się cieszę, tylko że problem jest taki, że ja właśnie sprzedałem ten zegarek, ja go poświęciłem właśnie po to, aby ofiarować ci to, co trzymasz w ręku. A dziewczyna patrywała się ten perłowy grzebień, który znajdował się w tym pudełku, które otrzymało swojego męża i mówiła, ależ drogi mężu, no dziękuję ci za ten prezent, bo jest naprawdę bardzo piękny, ale ja akurat obcięłam te moje włosy, sprzedałam je właśnie po to, aby móc ci kupić ten złoty łańcuszek i zdjęła chustkę z głowy, pokazując, że te włosy zostały zupełnie ścięte. I w tym momencie rzucili się sobie w ramiona, zaczęli się obściskiwać i dziękować sobie nawzajem, wiedząc, że kochają się tak mocno i tak bardzo, że dla tej drugiej osoby są w stanie tak naprawdę poświęcać najcenniejsze rzeczy, aby to ta druga osoba była szczęśliwa.